Kiedy do nas te pieniądze z KPO dopłyną? Pani redaktor, ja patrzę na to jako na całą pulę środków unijnych, bo widzę, że pani podobnie jak skrajna prawica i skrajna nasza opozycja, totalna opozycja, również dała się wpuścić w taki nurt narracji o KPO. Każdy ma oczywiście do tego prawo, ale KPO to jest 120-130 miliardów złotych, zaokrąglając. To ponad 700 miliardów, w cenach bieżących około 770 miliardów złotych. Jak podzielimy to na 6 lat, to okrągło wychodzi 20 miliardów złotych rocznie. To nie jest naprawdę coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą. Dla polskich rolników, polskich rodzin, szkół i szpitali nie wolno nam zmarnować takiej szansy.